są dwa typy rysowników. Poznanie, którym z nich jesteś, pozwoli ci bardzo łatwo określić swoje podejście do rysunku. Pierwszy to hobbysta. Będąc nim, rysujesz dla zabicia czasu. Jeśli jest to twoje hobby, rób to w taki sposób, jaki tobie sprawia przyjemność. Nie musisz słuchać się żadnych rad, ani naginać do jakichś konkretnych zasad. Nie ma w tym absolutnie niczego złego. Następny typ to człowiek z prawdziwą pasją. Słowo pasja pochodzi od łacińskiego słowa cierpienie. Znaczy to, że już poświęcasz swój czas, wygodę i komfort na zgłębianie rysunku lub malarstwa, tak żeby go ciągle doskonalić. Twoja nauka bywa czasem ciężka i męcząca, ale niestety taka ma być. To jak? Którym typem artysty ty jesteś?